Telewizja w Polsce w Centrum Wydarzeń. Witam Państwa ponownie. Proszę Państwa, cały czas rozmawiamy o tym, co się dzieje w sprawie protestów rolniczych, jaka jest reakcja rządu, co się dzieje w Brukseli i nie są to wesołe wiadomości. Pan minister rolnictwa Siekierski wrócił z Brukseli i piszemy o tym na portalu w polityce.pl. Powiedział, że właściwie wszystko załatwił. Prawda, że po wprowadzonych zmianach Zielony Ład jest do zaakceptowania przez rolników, a ta wprowadzona zmiana to jego zdaniem jest odejście od ugorowania w tym roku, w 2024 roku, co już dawno zapowiedziała pani Ursula von der Leyen, więc tutaj większych efektów nie widać. Natomiast Donald Tusk zapowiedział, że spotka się z rolnikami. Pytany o to, jak się odniesie do kwestii, że do protestu rolników 6 marca planuje się przyłączyć NSZZ Solidarność, powiedział, że mam wrażenie, że rolnicza Solidarność była aktywna od początku w tych protestach, więc nie musi dołączać. Chyba zawsze była obecna we wszystkich akcjach protestacyjnych. No właśnie, i my mamy gościa, pana Bartłomieja Mickiewicza, który jest wiceszefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam pana. Witam serdecznie. Trochę lekceważące te słowa, bo to właśnie z tego wynika, że tak trochę jesteście awanturnikami. Do każdego protestu się przyłączacie, także do tego rolniczego. Nie przyłączamy się do każdego protestu. Przyłączamy się do protestów, które uważamy za słuszne i walczymy w konkretnych, słusznych sprawach. No, uważamy, że ten protest rolników jest sprawą słuszną. Tak jak pan przewodniczący Piotr Duda powiedział dzisiaj podczas briefingu prasowego, no jest to w pewien sposób historyczna chwila, dlatego że od wielu lat w tych protestach wspólnie z Solidarnością Rolników Indywidualnych udziału nie braliśmy. Jest to pierwszy raz od wielu, wielu lat. No uważamy, że walczymy naprawdę w słusznej sprawie. Było spotkanie, w którym się obie strony, że tak powiem, dogadały i już jest oficjalnie powiedziane, że będzie współpraca w tej kwestii między NSZZ Solidarnością a protestującymi rolnikami, a Donald Tusk zapowiada, że zwołuje na jutro spotkanie liderów protestujących organizacji. No i jest pytanie, czy państwo również na takim spotkaniu się pojawią? To znaczy, zaproszenia formalnego na to spotkanie, o ile wiem, nie dostała ani Solidarność Pracownicza, czyli Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, ani też, co bardzo dziwne, Zarząd Solidarności Rolniczej. Także na tą chwilę jeszcze nic nie wiemy. Jeżeli takie zaproszenie będzie, no to oczywiście w spotkaniu przedstawiciele wezmą udział. Jakie będą ustalenia? Zobaczymy. Państwo zapewne rozmawiali ze swoimi kolegami z protestów rolniczych na temat ich postulatów. Pan minister Siekierski przywiózł radosną wiadomość z Brukseli, że właściwie wszystko załatwił, bo jeżeli zostanie usunięte z tych przepisów obowiązek ugorowania na 2024 rok, co zresztą wcześniej już zapowiadała Ursula von der Leyen, to właściwie Zielony Ład jest do przyjęcia. Ale przecież Zielony Ład to nie tylko kwestia ugorowania, to też są rzeczy, które dotyczą obywateli będących poza rolnictwem. Oczywiście, właśnie. Bardzo dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, dlatego że kwestia ugorowania to jest jedna z naprawdę bardzo wielu kwestii, które dotyczą rolników, ale my chcemy skupić się na tym, że kwestia w ogóle Zielonego Ładu dotyczy wszystkich obywateli. Myślę, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, jakie będą się wiązały z tym koszty, a koszty tego są ogromne. W związku z tym przyłączyliśmy się do tych działań i w związku z tym będziemy chcieli społeczeństwo informować o tym, jakie będą tego koszty. Dlatego, że powtarzam, koszty tego będą ogromne. A pan minister twierdząc, że ugorowanie jest to rozwiązanie tematu, no, z całym szacunkiem, ale uważam, że się myli, bo jest to ułamek tego, co nas czeka w związku z Zielonym Ładem. Dlatego, że Zielony Ład dotyczy rolników, dotyczy przedsiębiorców, dotyczy branży energetycznej, branży hutniczej, branży spożywczej, bardzo wielu branż, które są zrzeszone między innymi w naszym związku, ale co najważniejsze, dotyczyć to będzie wszystkich obywateli naszego kraju. No właśnie, ale jestem pełna, że tak powiem,
obaw co do tych rozmów prowadzonych przez rząd z państwem, dlatego że pani Renata Beger, która jest doświadczoną osobą w polityce, była przecież jedną z najbliższych współpracowniczek Andrzeja Lepera, potem się wycofała z polityki, ale zna wieś doskonale, jest rolniczką, podzieliła się swoimi obserwacjami na temat tego, jak władza rozmawia teraz z rolnikami. Proszę posłuchać. Rozmowę, która była przekazywana w telewizji, jak pan minister Siekierski rozmawiał z rolnikami w ministerstwie, to woła o pomstę do nieba. W moim odczuciu ja bym nie wytrzymała ale tego. Co panią denerwowało? Rolnicy wychodzą, mówią o konkretach, mówią, jak to wygląda od ich strony w gospodarstwie, a minister, dobra, już koniec, już czas. Każdy pod minutę, każdy pod 3 minuty, nie tak się rozmawia. Trzeba przedstawić temat, opracować cały ten temat i znaleźć wyjście, żeby rozwiązać te problemy. No właśnie, Donald Tusk, opowiadając o tym spotkaniu z rolnikami, wyraził taką nadzieję, że to rolnicy tak jakby przyniosą na tacy propozycje rozwiązań. Myślę, że państwo oczekują zupełnie odwrotnej sytuacji. Odwrotnej, to po pierwsze. Po drugie, konkretne rozwiązania istnieją. Konkretne rozwiązania są i są te rozwiązania do zastosowania. No, potrzeba tutaj dobrej woli w tym przypadku ze strony rządu. To, co dzisiaj powiedział też podczas briefingu prasowego pan przewodniczący Obszański, minister rolnictwa w rozmowach z przedstawicielami Solidarności Rolników Indywidualnych twierdzi, że jest za nimi, zgadza się z tymi postulatami, tylko opór, w takim razie okazuje się, że opór jest w innym miejscu. No, chcielibyśmy ten opór przełamać, a jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, no to z naszej perspektywy, z perspektywy związkowców, rozwiązania konkretne powinien proponować rząd. No, my jesteśmy ewentualnie od akceptowania lub braku akceptacji tych rozwiązań, ale konkretne rozwiązania i rzeczy, które mają się wydarzyć, powinien to zaproponować, powinna to zaproponować strona rządowa. Jeżeli minister rolnictwa nie jest w stanie takich rozwiązań zaproponować, to też jest jednym z postulatów i żądaniem podczas trwania tych protestów spotkanie po prostu z premierem, który, miejmy nadzieję, zaproponuje konkretne rozwiązania, które zostaną przez nas zaakceptowane. No właśnie, pan premier dzisiaj powiedział, że pojawiły się na tych manifestacjach, między innymi na manifestacjach w Warszawie, hasła o tym, że Polska ma wyjść z Unii Europejskiej, albo że ma kompletnie zamknąć granicę z Ukrainą. Nie po to jestem premierem, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, albo żeby stała się państwem blokującym granicę. Więc chyba odpowiedź już na jedno pytanie jest. Nie będzie całkowitego embarga na granicy polsko-ukraińskiej. To znaczy, z mojej perspektywy sprawa wygląda tak. Embargo, czy jakiekolwiek rozwiązania dotyczące granicy, nie mają absolutnie nic wspólnego z wyjściem z Unii Europejskiej. Nikt z protestujących, ani rolników, ani tym bardziej z osób z NSZZ Solidarność, które do tego protestu się przyłączają, nie mają na celu tego, żeby Polska z Unii Europejskiej wychodziła. Jest to po prostu nadinterpretacja i absolutnie nigdy taki postulat się nie pojawił. Wręcz wracam znowu do dzisiejszego briefingu prasowego, przewodniczący Piotr Duda jasno powiedział, że w Unii Europejskiej jesteśmy i chcemy w niej być. Nie chodzi o wyjście z Unii Europejskiej, chodzi o rozwiązanie pewnych konkretnych i bardzo ważnych dla nas problemów. No tak, ale już się przyzwyczailiśmy do tego, że jeżeli się jakieś słowa krytyczne pod adresem polityki Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, w tym przypadku polityki dotyczącej rynku rolnego, wysuwa, to zaraz krzyczy się, że ci, którzy to mówią, są za polexitem. Jeżeli są takie słowa, jeżeli tak się mówi, to jest to, powtarzam, nadinterpretacja. Nie, absolutnie nikt nie jest za wyjściem z Unii Europejskiej i próba rozwiązania tego problemu w taki sposób jest nadinterpretacją kompletną. Czy państwa nie dziwi to, że wobec tak napiętej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej pierwsze spotkanie przedstawicieli polskiego rządu z przedstawicielami rządu ukraińskiego odbędzie się dopiero 28 marca? No, oczywiście, że to dziwi. No, z naszej perspektywy takie spotkania powinny się odbywać na bieżąco.
jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą, powinno to się odbyć jak najszybciej. I no, miejmy nadzieję, że uda się nam w związku z tą naszą presją i w związku z tymi naszymi protestami, no wreszcie kogoś przekonać do tego, żeby usiąść do stołu i tą sytuację palącą dla nas po prostu rozwiązać. No, marszałek Hołownia delegacji rolników, która wczoraj odwiedziła go w Sejmie, proponował utworzenie takiego okrągłego stołu, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. Utworzenie okrągłego stołu najlepszym pomysłem nie jest. Mamy konkretne postulaty. I te konkretne postulaty powinny zostać rozwiązane po pierwsze na granicy polsko-ukraińskiej, a po drugie podczas rozmów protestujących rolników i w tej chwili już protestującej Solidarności bezpośrednio z panem premierem. Czy jeżeli jutrzejsze spotkanie z premierem rządu przyniesie wszystkim biorącym w nim udział satysfakcję, tudzież przekonanie, że ich postulaty zaczną być realizowane, jeżeli nie w całości, to chociażby w tych segmentach, które są do załatwienia od zaraz, to sądzi pan, że tego marszu 6 marca w Warszawie nie będzie? Jeżeli te postulaty zostaną zrealizowane, jeżeli propozycje strony rządowej będą na tyle korzystne, że będą satysfakcjonowały stronę protestującą, to myślę, że tak, ale no, perspektywa na to, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i ostatnie działania, jest, no, powiedziałbym, najdelikatniej niewielka. No dobrze, ale może być dobra wola nawet, załóżmy, że będzie dobra wola rządu Donalda Tuska, żeby nieba przychylić rolnikom, ale zawsze powiedzą, no cóż, ale Unia, bo te problemy są związane z tym, co jest uchwalane w Parlamencie Europejskim, a w Parlamencie Europejskim wczoraj znowu uchwalono kolejne restrykcyjne przepisy, które będą no, w dalszym ciągu ograniczały możliwość działania rolników. No, chodzi o przywrócenie naturze tego, co jej człowiek zabrał, czyli na przykład osuszając torfowiska, trzeba znowu wszystko zalać, tam mają być mokradła, tam przyroda ma wrócić. I to mówi się o tym, że to nawet 20% areału uprawianego przez polskich rolników może być w ten sposób po prostu zniszczone, no, przywrócone naturze. I jedno zdanie, bo niestety musimy kończyć, panie przewodniczący. No, jak widzimy, mam nadzieję, że wszyscy obywatele i Polski, i Unii Europejskiej to widzą. Absolutnie ja się z tym zgadzam. To jest kwestia przepisów dotyczących Unii Europejskiej. Tylko kłopot jest w tym, że w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej i rolnicy, i różne środowiska występują dokładnie w tej samej sprawie i dokładnie takim samym głosem mówią. My jeszcze nie słyszeliśmy, żeby czy premier polskiego rządu, czy w ogóle przedstawiciele polskiego rządu, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim, wypowiadali się w kontekście takim, żeby coś z tym problemem zrobić. Rozumiemy to oczywiście, że nie dotyczy to w wielu przypadkach strony polskiej, ale zacznijmy o tym mówić. Zacznijmy mówić o tych sprawach na forum Parlamentu Europejskiego i na tym forum, w którym oczywiście państwo polskie ma swoje przedstawicielstwo, próbujmy tę sprawę rozwiązać. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć naszą rozmowę. Pan Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my, proszę państwa, zobaczymy się już za parę minut.